Moi drodzy, ja już czekam w furtce na koncert, który odbędzie się 18 sierpnia w Warszawie. Będzie to największy koncert Paliona na 9000 osób. Bilety dostępne są oczywiście w linku w opisie. Także jeżeli chcecie mnie spotkać, moi drodzy, i pobawić się do mojej piosenek, to wpadajcie. Nie mogę się doczekać. Ale moi przyjaciele, wspiąłem się aż na dach, żeby przekazać wam tą informację. Moi drodzy, udało mi się coś nowego wyszukać na temat Noobka. Jak pamiętacie, niedawno jeszcze odnaleźliśmy USB pendrive od Noobka i teraz udało mi się znaleźć drugi pendrive od Noobka, ale jest to troszkę inny pendrive. Pokażę wam, gdzie on dokładnie był schowany, bo pomyślałem sobie, kurczę, to na pewno nie wszystko w tym tajnym pokoju Noobka. Wziąłem, założyłem te okulary i zauważyłem coś naprawdę szokującego, a mianowicie pod łóżkiem było coś jeszcze, bo za obrazem był jego USB i znalazłem jeszcze jeden, ale troszkę inny. I wam go przedstawię zanim to, przyjaciele, zapraszam na Palion Style, nowe piękne rzeczy. Na przykład podkładeczka, przyjaciele, nowa podkładka na sklepie jest. Jeżeli chcecie, to zamawiajcie oczywiście z linku w opisie. Jest przepiękna, spalionowa, kolorowa. Mamy nowe koszulki z LOLem i z całym palionowem. Nowa kolorowa koszulka, widzowie, zielona również taka jest. I kozacka poduszeczka, miękka, widzowie, jak nigdy. Ja ją sobie tu wezmę, bo będzie mi się milej nagrywało. I razem z tą poduchą możemy już cisnąć, widzowie, tam do tego tajnego pokoju Noobka, o którym może ktoś nie wie, a jeżeli nie wiecie, to zaraz zobaczycie i wam wszystko opowiem. I zapraszam, właśnie, widzowie, napiszcie, kto już ma koncert, kto już ma bilet na koncert na 18 sierpnia, widzowie, w Warszawie. Napiszcie, kto ma bilecik, postaram się tej osobie przypiąć serduszko. I jeżeli jeszcze nie macie, to są jeszcze dostępne, macie link w opisie. Kupujcie bileciki, póki ciepłe, bo widzimy się w drugiej połowie wakacji. Będzie kozacki, cieplutki koncercik na 9000 osób, widzowie. Wszyscy musicie być. Dobra, wchodzimy tu na dół, przyjaciele, bo tu jest co? To już dobrze wiecie. Jak ktoś nie wiedział, to pod autem, tu było stało auto i była tajna baza. I mamy coś takiego. Tutaj znaleźliśmy USB Noobka, który już wpięliśmy, już wyrzuciliśmy go, bo tam były jakieś mapki od Noobka, jakieś światy i tak dalej. I znalazłem nowy. Patrzcie, co jest pod łóżkiem, widzicie to? Mieni się jak nigdy. Ja mówię, co? Naprawdę tego nie zauważyłem. A pod łóżkiem, widzowie, jest coś jeszcze. Ej, łóżko spadło. Patrzcie, i tu jest Ghost Block, przyjaciele. Noobek zabrał sobie Ghost Blocka, bo tu już nigdzie nic nie ma. Jest Ghost Block, a w tym Ghost Blocku mamy skrzynkę. A w skrzynce jest kolejne USB. I patrzcie, co pisze, to jest USB zły Noobek. Widzowie, zły Noobek USB. Czyli no, czegoś takiego jeszcze nie było. Ja tutaj odstawię sobie to. Widzowie, czemu zły Noobek? Czemu USB nazywa się zły? USB zły Noobek, niezwykły. Tam było USB Noobek, a teraz jest zły Noobek. Co to ma na rzeczy? Czy to będzie jakiś Noobek, który nas nie lubi albo coś? Nie mam pojęcia, ale wezmę oczywiście, wgram to oczywiście do komputera, tego klikam. Ach, dobra, dobra, ciężko było go wsadzić, ale już go mamy wsadzonego i teraz możemy wejść, widzowie, w komputera. Także rozbieg i zobaczymy, co się kryje w USB złego Noobka. Lecimy! O, wow, 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 gdzie my jesteśmy? Dobra, trzeba się otrząsnąć. Wchodzenie do komputera to jest złe. No, pokazuje nam się Dilt, a w ekwipunku mamy... Surowe mięso, okej, zaczynamy od takich rzeczy. Tam widzę jakąś wieżyczkę. Nie ma czegoś takiego normalnie w Minecrafcie. Tu się już pali, Noobek, czemu ty? To jest zły Noobek, dobra, ja się boję, że tu będzie coś mocnego. Widzowie, jak jest zły Noobek, to może być naprawdę źle, czekajcie. To jest wieża z Wojanowic. Tylko taka zrobiona po Noobkowemu, nie? Patrzcie, to trochę żebrzydka, co tu się dzieje? Pojan palić się. O nie, on chce. Dobra, widzowie, musiał być Noobek jakiś opętany. Patrzcie. On tutaj ma być pojan palić się? Noobek, co ty wyczyniasz? Tu jest kolejna strzałka. O kurde, ja już tam widzę siebie. Ale czemu pojan palić się? A co tu będzie? Czekajcie, sprawdźmy, czy pod tym coś będzie. Nie, po prostu była lawa. A tam u góry nic nie ma? Nie, na wieżowcu też nic nie ma. Dobra, pojan palić się, zaczynamy ciekawie. Chodźmy za strzałkami w takim razie. Co my tutaj możemy znaleźć? Mamy tu strzałki i mamy tu... Aha, mojego skina. Czemu mój skin jest jakimś diabełkiem? Co to ma być? Ej, co to za skin? Czemu są takie... Czemu on zbudował mojego skina w ten sposób? Dlaczego? Że co, że ja jestem zły? Że... O kurde, dobra, tu coś jest. O nie, tam są jakieś zdjęcia ze starych filmów. Czekajcie, zanim to zobaczę, jak to ze... Tam jakiś domek tam jest. Dobra, wchodzimy. Co tu jest? Ej, jakie on zdjęcia wziął? Dwa, co to są za szyfry?
Dobra, Nubka opętało. Ja nie wiem, czy on to... Czy on to zrobił, żeby rodzice Nubka po prostu byli zadowoleni? I naprawdę, patrzcie, tu jest normalnie miniaturka, jak ktoś mnie przebija mieczem. Tu jestem ja... Czerwony. Nie wiem, czy to było powiązane chyba z on. To było chyba powiązane z on, że... No, że się zamieniałem przez on jako czerwony i to mnie też potem chciał ubić. Dobra. Co to są za... Patrzcie, tutaj w ogóle nie ma nic napisane, Nubek, co ty na tych tabliczkach piszesz? Wszędzie oczywiście krew, straszne zdjęcia. Zaczyna się martwić widzowie o Nuba. W sensie to już stare jest, to może akurat mu odwaliło chwilowo, bo on nie raz był opętany widzowie, jeżeli chodzi o Nubka, tylko mega dziwne rzeczy, nie? Mega... Wziął najgorsze miniaturki, jakie mam i po prostu je wkleił tutaj. Okej, okay, idziemy w takim razie do domku. Opuszczamy moją głowę. Sprawdźmy, co będzie w domku tym ceglanym. Co może być w tym ceglanym domu? Idziemy do... Ale wielki dom! Taki... Ale Nubek, jakie rzeczy zbudował! To mi przypomina... stodołę dla koni. Tylko tak... brzydszą. Jako dom. Nie wiem, jakby to określić, ale jest dom. O, jest kupę dirta. Dobra, co my tu mamy? Oczywiście dziwne, mnóstwo tabliczek czerwonych. Panią to diab... Czemu panią to diab... Dobra, jak ja się spotkam z Nubem, muszę się zapytać o jego... Widzowie, przypominajcie mi w komentarzach o jego pendrive'ie złym, o tym złym pendrive'ie, bo to... To jest jakieś to zielone do piachu... Zielone do piachu! Co? Panią to diabeł, dlaczego on tak tu pisze? Patrzcie, on tego napisał. Dobra, zaczynam się bać, widzowie. On może, patrzcie, to i tak chce spalić, a mnie uważa za diabła. Może on się mnie boi? Jestem Sigma, widzowie, on się mnie boi. Dlaczego? Dobra, co to by musiało być za dzień? Co my tu mamy? Tragedia, tylko Audi polskie. On wyzywa mój samochód! On wyzywa mój samochód, napisał, że BMW jest tragiczne, a Audi polskie jest super. No i oczywiście panią Debbie, no tak, standardowo, czekaj, czy tu jest gdzieś ogień? Ja tu słyszałem gdzieś ogień, poczekaj, czy ja to zgasiłem? Nie ma ognia żadnego, chciałem to wrzucić, o jest, wrzucamy tą księgę! Nie ma, tylko BMW widzowie! Dobra, panią to diabeł, wszystko, Jasne, panią diabeł, tak widzowie, świetnie. To już znamy, tą historyjkę, dobra, to jest dziwnie się zaczyna, po Janowice. Dobra, widzowie, ten odcinek będzie mocny, ja coś czuję, że tutaj będą, to jest dopiero pierwszy świat, a jest ich chyba 5 na tym USB, bo ja wybierałem i to jest 5 światów i to jest pierwszy świat. Po Janowice się palą, świetnie, dobra, czyli to jest jakiś opętany dom Nubka, który wybudował z cegły. Chodźmy w takim razie dalej zobaczyć, co jest, jeszcze się to ciągnie, idziemy, widzę jakąś wieżę dirtową, może to jest jakiś znak, czekajcie, idziemy, jest tu jeszcze jakaś tabliczka, nie? Dobra, idę do tej wieży po prostu, którą widać. Widać ją bardzo dobrze z daleka. Pytanie, co tam może takiego być? No, zaraz się okaże. A panią diabeł, tak? Może... Czekaj, no... O jest, jest, już wkraczamy. Zwykła dirtowa prostokątna wieża. Nic tu więcej nie ma z tego, co widzę. Tam coś jest jeszcze z drewna, ale to jest chyba łódka. Dobra, wkraczamy, jest jeszcze wioska. Ale się w ogóle noc zrobiła czerwona. Jeszcze, ty. Zaczyna się... Nub, władca piekłów? Co jest grane? A tu co jest u góry? Kurde, to jest całe zabudowane! Ja cię kręcę, nie mogę wejść nawet na to, tu nie ma wejścia. To jest po prostu wieża, którą po prostu mieliśmy może widzieć. A, bo to jest, że jest władcą, że ma najwyższy budynek, może on tak to odbiera. Nub, władca piekieł, patrzcie, no wszyscy. Dobra, on naprawdę, on jest ześwirowany, w sensie czasem, widzę, Nubek jest super. Ale widocznie miał jakiś gorszy dzień, co tam jest u góry? Czekajcie, czy ja mogę wpisać Creative, a patrz, ja tu normalnie działa Creative na tym świecie. On tego nie zablokował. Dobra, sprawdźmy. Okej, okay, nic tu nie ma. Czyli to jest po prostu puste. To jest pusty. Dobra, mega dziwny świat. Zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay, dobra, mamy kolejny świat, moi drodzy. Jeszcze wezmę sobie znowu tą podłuchę, bo już ją odstawiłem, przyjaciele. Bo przełączałem świat z USB złego Nubka. Dobra, mamy tutaj kolejkę. Zaczynamy ciekawie, już jest książka. I w książce mamy tak. Pojan, panion, Kryś, Kati, zabić. Ej, Nubkowie, on był jakiś opętany. Co, ciekawe, kiedy on to zrobił. I ciekawe, jak długo to jest, naprawdę. To było ukryte cały czas pod jego domkiem jakby, więc to może być już od mega dawna. Trzeba się go zapytać kiedyś. Kill, no jakie on rzeczy pisze! I te hieroglify, widzowie, on naprawdę musiał być zły. On naprawdę musiał być zły.
Wojanowicowa prawda. Wojanowicka prawda tam będzie? Okej, dobra. O nie, on zrobił złą kolejkę. On zrobił złą kolejkę, geniusz. O, nubek. Patrz, on zrobił złą kolejkę. Cały czas. Dobra, chodźmy za torami po prostu. Patrz, już ta kolejka jest cała zepsuta. Nubek, ty kolejki nie umiesz robić nawet. Trzeba go nauczyć, nie? Ale już uczyłem go nieraz. Co my tu mamy? Zjazd jakiś, okej. To jakieś straszne, nie, to są zwykłe dynie. Dobra, jest jakiś dom nuba. Mamy dom nuba i oprócz domu nuba nie ma chyba nic. A co w tym pojanowice? Mhm. Mamy wielki dom z dirta. O kurde. Czemu tu tyle skrzynek? To jest o wszystkich, patrz. Dedykacja dla wszystkich. Kati, dobra, zaczynamy. Kryś wiadomość, okej. Wiadomość dla ptysia, moi drodzy. Trzeba to przeczytać, ale ja chcę to zobaczyć. Kryś, ja postaram się czytać jako ja. Ptyś, przejdź na moją stronę, inaczej skończysz jak Palion i Wojan. Aha, czyli, a jak skończyliśmy? Chyba jestem cały, widzowie. Chyba żyję i ma się dobrze. Nic mi się nie dzieje. Dobrze się czuję, także chyba nic się takiego nie stało. Czemu on tak pisze? No dobra, czy nie taką książkę ma Kryś? Okej. Zobaczmy, o, jestem ciekaw mnie. Dobra, moja książka. Zobaczymy książkę moją, co tu jest napisane. Palion zielone. Trzeba nagrać lepszą wersję tej piosenki. I zielone spalone. No tak, bo on woli dirta. No to takie przesłanie, widzowie, normalne od nubka, okej? Kurde, w jakim, co on... Kiedy on to zrobił? Kiedy on był taki zły? Może naprawdę on to jakoś zrobił, jak już wiedział o rodzicach swoich, pani nubkowej i panu nubkowemu? Może. Patrzcie, tu mamy Wojana. Dobra, sprawdźmy do Wojana. Wojan. Trzeba, on to jest jakby jego... Mi się wydaje, że te światy to jest jego pamiętnik, żeby nic nie zapomnieć. I co chce zrobić? Trzeba zbudować nowy dom z dirtowego nederu. Nederowy dirt? Jest coś takiego? I podpalić mu głowę na... Ja nie rozumiem, co on tu pisze. Czekaj, bo to Wojanie jest. Trzeba zbudować nowy dom z dirtowego nederu i podpalić mu głowę. Czy chodzi o głowę Toyta? Dobra, to jest... Nubek, ty przesadzasz. Tu nic dalej nie ma, żadnych sekretów nie ma. Dobra, mega dziwne. Tu jest co mamy? Kati. Wiadomość do Kati, uwaga. Spalić każdy. Każdy niej. Spalić każdy jej przedmiot z Wojanowic i muszę zbanować ją, zanim kurczę, to widzowie, pomóżcie mi to. Co tu jest napisane? To tak jest, spalić każdy jej przedmiot z Wojanowic i trzeba ją, że zbanować Kati, zanim Wojan pojmę. Nie wiem, co znaczy pojmę. Widzowie, napiszcie, co z waszym zdaniem w komentarzu znaczy pojmę po nubkowemu. No bo tego słowa to ja jeszcze nie słyszałem. Nie wiem, co znaczy. Tu jest jeszcze gdzieś... Tam jest skrzynka. Czemu tak wysoko? Ja muszę nakopać dirta. Trochę mu zniszczę ten domek. A potem będzie trzeba odbudować, bo nie chcę mu na światach zostawić jakichś śladów oczywiście. Bo potem będzie zły, widzowie. Więc wejdźmy sobie tutaj do góry i zobaczmy, co jest w tej... Nic tu nie ma? Czyli nic nie ma, tu są balkoniki, na balkonikach też nic nie ma. Czy to były informacje do nas? Okej, tu są informacje do nas w takim razie. Zobaczymy, co może być dalej. Zabudujemy tylko chatkę, zamykamy dom. I nas tu nie było, moi drodzy, nas tu nie było, tak? Zmieniamy świat. Okej, zrespiłem się. Ej, patrz, on mówił coś o nederze i nagle jest neder. Podążaj za dirtem. Diltem. Ale wielkie dirty, ty. Dobra, ty, tu mamy jakiś... Mamy bronię! Skąd on takie rzeczy wziął? Patrz! I ma tu swój mieczyk, elytrę. Dobra, to wszystko by zbieram. Wszystko zbieram, tu już się nie, bo ja się boję, że on tu coś szalonego zrobił, nie? Kifol mamy nawet drewniany. Sharpness 5 mieczyk, patrzcie na to. Elegancko, dobra, i oczywiście jeszcze jabłka mamy. Nie wiem, czy to jabłko, może to jabłko sobie zjem. Ja mam ich dużo, więc zjem sobie na wszelki. I podążajmy za tymi dirtami. Jesteśmy w nederze, czyli powiedział w swoim pamiętniku światowym, że będzie nether. I nagle mamy nether, także wszystko się zgadza. Ale teraz podążajmy na razie za tym dirtem, okej, widzę te dirty. Mega duże te dirty zbudował. Takie chyba, żeby faktycznie żebyśmy je zobaczyli tak na 100%, nie? Okej, mamy tutaj dirta, tu dirta. Więc lecimy sobie tu na dirt. Tu jest dirt. Nie ma tu żadnych informacji. Patrzcie, twierdza tu jest.
się akurat twierdza zrespiła. Okej, okay, mam nadzieję, że przeżyjemy, nie mamy żadnej zbroi, więc... Jo, co tam jest? Jakieś TNT. Zaczynamy z grubej rury coraz bardziej. Tamte światy były takie... Patrzcie, tu jest dirt. I coś tam się pojawia. Coś tam się pojawia. Czekajcie, czy ja mam elitne. Okej, ja chcę to zobaczyć z tej perspektywy. To jest Kryś? Wow! Nubek, co ty zbudowałeś? Kryś, zabij Pojana. On chce mieć sojusz z Ptysiem? O co tu chodzi? On musiał mieć jakiś nieopętany dzień. Patrzcie na to. Ja cię kręcę, patrzcie. I Kryś trzyma diamentowy miecz. Ma przerażającą twarz. O nie, czekaj, bo już się zaczyna kabaret. Jest, o, dobry miecz. Dużo bije, dużo bije. Dobra, mamy tutaj widzowie Krysia przedstawiającego, tak, mamy tu miecz, jest cały okrwawiony, straszną twarz ma, jak był Kryś też opętany. I bo Nubek chce, żeby przeszedł na jego stronę, tylko ja nie wiem, kiedy to było. Tu mamy Wojana, który jest przebitą strzałą. Kurde. Nie, nie rób tego. Nie rzucaj. Nie, 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 ja go zabiję. Kurde. Czekaj, co jak jest TNT w środku? A, zabiję go. Jest, leci, leci. Nie, nie trafiłem. Jest. Nie, odsunął się. Leci, pa. Jest, idealnie trafiony. Dobra, i mamy tego Krysia. Jest, no, no, jest przerażający, widzowie, że on trzyma głowę Toyta. Trzyma tu głowę Toyta, no. To jest przerąbane. Coś w środku. Pusta głowa. Okej, okay, czyli żadnych... Czyli po prostu informacja to jest do Krysia. Jezu, ja Krysiowi tego nie pokazuję, nie? Ja Krysiowi tego lepiej nie pokazuję, bo to jest przesada. A coś w środku jest? Czy tutaj nie ma żadnego TNT? Dobra, na szczęście jest puste. To jest po prostu TNT zbudowane. I takie, wiecie, takie straszenie człowieka. Straszenie człowieka, ale zaczyna się mocno. Dobra, przejdźmy widzowie do następnej, bo ja zobaczę tylko, czy coś tu jest. Ale tu z czego co widzę nie ma już nic. Po prostu tu jest wiadomość do Krysia. Mega mocne. Kurde, coś mnie strzela, od razu się pojawi. Gdzie my jesteśmy? Czemu mnie od razu coś strzela? Co to jest? Ja zginę. Ja nie pokonam tego szkieleta. Biję go. Pokonam go. Dobra. Nie. Nie, creeper! Żyję. Przeżyłem, żyję dalej. Zabijemy szkielet. Nie mam życia, nie mam życia. Nie mam życia. Ja cię kręcę. Dobra, czekajcie, wezmę tą wełnę na wszelki. Okej. Okay. Jakby nie pokonałem, nie mam życia. Spadnę sobie skądś i mnie nie ma. Nie. Jest, jest, nie trafił, nie trafił. Nie! Dobra, ale pojawiłem się znowu tutaj. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w środku czegoś dużego. Tu jest, tu, o, tu jest coś napisane. Pojan! Ale tutaj nie ma nic, po prostu jest skrzynka i nie ma nic ogólnie. Tu jest oświetlone. W czym my jesteśmy? Ej, ten szkielet zniknął w ogóle. Tu nie ma nic, ja mam sko... Co to? Czemu tu tyle lawy? Czekaj, ja mam tu zeskoczyć? Dobra, idę do wody. Ale ładna woda, koralowce! Ale tu jest pięknie, patrz jakie rybki! Słodkie, co to? Ej, to jest Wojan? Nie. Ja tam miałem iść. Czekaj, czy tu jest niedozwolony tryb? On nie ustawia, chyba na każdym śno, a ja na każdym jego świecie mogę to ustawić. Czemu Wojan mnie... Co to jest za wielki posąg? Ej, dobra, on naprawdę coś było z nim nie tak chyba tego dnia. Co jest grane, widzowie? To jest wielki Wojan, który trzyma mnie. Ja tu jakby jestem mały i krzyczę. Patrz, tu jest jakiś ten... Panion gin. Tu jest i znowu złe tory postawił. Nubek! Dokąd to prowadzi? Patrzcie, ogromny posąg. Ale powalone. Jakie to jest przerażające. Tylko poczekajcie, bo tu jest jakiś... Tu jest jakiś parkour? Ja tu mam przejść, Nubek? Dobra, przejdę ten ciężki jakże parkour. Żeby nie było. Żeby nie było, widzowie, no. Będę miły. Tu można wejść do środka. Ej, tu jest lawa. Kurde, przecież Nubek... Dobra, ja se poradzę. Ja se poradzę. To jest parkour. To jest parkour do góry Wojana. Tylko co tam w środku będzie? Patrzcie, tylko ten parkour jest
Jakieś niemożliwe do przejścia. Czekaj. O! Skok, skok, dobra, ja sobie przelecę, widzę, bo ten parkour to... To wiecie, parkour to parkour, to sobie można go przechodzić. Ale ja mam patent na niego. Nie! Spadłbym. Dobrze, dobrze, że mamy ten tryb, widzowie. Game mode jest potrzebny tutaj. Dobra, bo byśmy nie dali rady. Okej, okay, a tu było... Aha, byśmy mieli tu wejść do środka. Tylko tu nic nie ma. Mamy skrzynkę, tylko w skrzynce nic... O, może nie zdążył zostawić jakiejś wiadomości. Może. Nie, no to jest akurat... Nie, no to jestem ja, widzowie. To jestem ja. Dlaczego? Nie, no ten obrazek, ten widok, widzowie, to jest przesada. To jest za mocne. Patrzcie, jak to wygląda. To jest wielki toit. Co się tutaj dzieje? Dobra, naprawdę, ja się nie spodziewałem, że takie rzeczy tutaj będą. To jest mega mocne. I ostatni świat, jaki był na pendrive, jest on płaski. Jest on po prostu płaski świat, okej. Okay. A jest to drugi... O kurczę, dobra, ja już widzę, co tu się dzieje. Zabić. O, patrz, to jest nubek opętany, widzicie? Może on wtedy, kurczę, to stawiał. Ja nie wiem. Może on po prostu miał, on miał często dni widzowe, że był jakiś opętany i tak dalej. Może akurat wtedy to zaczął budować, bo był zdenerwowany albo coś. Widzi, może na różne sposoby nubek. A tu jestem oczywiście ja, ziomeczek, który był oczywiście przez ten obrazek, już widzieliśmy. Tu mam jakąś piramidę. Tu jest... Ej, to jest z mojego. To jest niedawno, czekajcie, kiedy był ten film? Opętany, może on to wtedy zrobił, wtedy kiedy był opętany. To był odcinek, jak był nubek opętany, nie wiem czy pamiętacie. On był właśnie wtedy opętany i musiałem to dograć. A tu jest wielka, ogromna piramida. W tej piramidzie jest coś. Mamy kiful. Aha, i mam zdjęcie, patrzcie. I mam zdjęcie przy sobie. Tego nubka. A i mamy buty, to ile dirta mam przy sobie. On był zdenerwowany. On był naprawdę wkurzony. Tu jest obrazek, tu jest w ogóle jakaś górka. Czemu słyszę pełno... Może tu się da wejść jakoś? Skrzynka! Diamencik! A, se zbiorę. Czemu to był diament? Nubek... Przecież on nie lubi diamentów. Dobra, ja słyszę pełno... zombie. O kurde! Tu jest jakieś monstrum! Co, jak ja tu mam? Nie mam strzał nawet. To są spawnery chyba. Giń! Dobrze, patrzcie się, ja im to otworzę, widzowie. Ja wiem, tu otworzę i te zombie się spalą elegancko. Jestem ciekaw, tu dużo jeszcze kryje rzeczy i dużo informacji jeszcze będzie. Dobra, palcie się zombiaki. Cyk, one się zrespiły, bo tu ciemno było po prostu. Cyk, elegancko, umierajcie. Ej, dobra, kolejne straszne miejsce, wygląda jak straszna... O, lepszy mieczyk! Wygląda jak straszna jaskinia. Okej, czy ten mieczyk jeszcze będzie nam potrzebny? Kurde, ale grubo się dzieje. Tam jest jakaś wioska. No ale w wioski nie ma nic. On sobie tam wszystko sam zbudował. Widocznie trzeba tu wszystko przelecieć. Czekajcie, bo może tu jeszcze coś będzie. Przekopię się dalej troszkę. Może będzie coś tutaj. Jeżeli nie będzie, to się mówi trudno. No ale tu widocznie jest pusto. Okej. Okay. W tej wieżyczce nic nie ma. Tu jest oczywiście zdjęcie, tu jest piramidka z piasku. Nie, piramidce z piasku na pewno nic nie będzie. Wchodzimy teraz tutaj, to jest mnie najbardziej ciekawi. Tu jest jakiś... I znowu te zdjęcie, jak jestem czerwony. On uważa, że jestem jakimś demonem, widzowie. Patrzcie, a tu znowu jak mnie to... Ten, nabija na miecz. On naprawdę myśli, że ja byłem jakimś może... Może wtedy, jak on był opętany, to myślał, że ja jestem jakiś nieteges. A, tu jest wejście od góry. I tu jest jakiś X, a on dziwne... Nie, ja takich światów, one są tak Ohio, widzowie, te światy. Ja nigdy takich światów nie widziałem, tak dziwnych po prostu. Ultra dziwne światy od nubka. To się powinno nazywać ultra dziwne światy od nubka, naprawdę. Nigdy nie widziałem tak dziwnych światów jak to. Mega śmieszne. Widzowie, no przelecieliśmy całe USB nubka pendrive'ik i jeżeli wam się podobał odcinek, dawajcie znaka. Widocznie światy nubka są bardzo dziwne. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze znajdziemy pendrive'y, bo ten pokój już cały przeszukaliśmy. Rozkopałem też go, więc na razie tam żadnych pendrive'ów nie było. Wow, widzowie, przebadałem ten pendrive i normalnie tam jest 8 różnych światów. I polecimy po kolei. Mamy tu jakiś pierwszy świat nubka z tego pendrive'a, który znaleźliśmy. USB i co tutaj takiego jest? Tu jest jakiś ładny budynek, ty w ogóle. Dobra, przecież to jest jakieś książki i itemy wyglądają, jakby były wzięte normalnie z, nie wiem, z Creative'a. Tak to przynajmniej wygląda, bo jest wszystko pojedyncze. Dobra, przeczytajmy w takim razie, co tu jest. Cześć, nubek, to ja, Igor, twój kolega, stary. A, stary, jakiś kolega to zbudował? Nubka? Ja cię kręcę.
Będę teraz grać chwilę, możesz sobie pooglądać. Zagrajmy w grę. Znajdź 10 dirtów o nazwie Noob i przynieś do skrzynki mojej. Okej, to jest jakaś zabawa od jakiegoś Igora, moi drodzy. Co jest grane? Wykopać 300 dirta na prezent. Mam 1, 2. A ma 3, a 3. Czyli mam pomóc mu wykopać 300 dirta? No dobra. Pomożemy, oczywiście, że pomożemy. Jak trzeba, to pomożemy. Tylko przebadajmy na razie, co tu jest. Najpierw odnajdźmy, do jakiej skrzynki mam tego dirta odnieść? Gdzie tu jest jakaś skrzynka? Muszę znaleźć jakąś skrzynkę. To są w ogóle jakieś dwa domki. Tu jest basen. Ładnie tu jest. Czekaj. Tu jest skrzynka. To może do tej skrzynki. Dobra, no jak nie będzie innej skrzynki, to do tej. I to jest co? Noob. Te dirty się nazywałem Noob. Dobra, czy muszę dirta o nazwie Noob przynieść? Dobra. Czy mam takie dwa, a ile ich było? Gdzie jest książka? 10. 10 dirtów jest schowanych. Są jakieś ładne domki w ogóle. One bardzo ładnie wyglądają. Patrz, normalnie, taki luksusowy. Patrz, tu jest dirt. Czekaj, czy wokół domku nie będzie żadnego dirta? Wokół domku żadnego dirta. Wokół domku dirta. Wokół domku dirta. Pomożemy. No gorzej, widzowie, no... Kiedy Nubek grał ostatnio na tych światach? Czy to jest w ogóle coś powiązane? No nie wiem, czy coś się dowiemy dzisiaj o dirtowicach. Okej, 5 już mamy, a tu z zewnątrz? Z zewnątrz budynku sprawdzę. Nie, rozpadało się! Najgorzej. Dobra, nie ma tu dirta jeszcze? Nie ma, wchodzimy w takim... Tu jest jeszcze! Wchodzimy do środka, tu jest... Ale ładny dom. To jest w ogóle... To jest hotel. Może to jest hotel Nubka? Widzowie. Patrz, to jest winda. Jo! O, czekaj, bo trzeba sprawdzić, czy nie ma gdzieś dirta. To jest hotel Nubka, tylko w środku nic nie ma. Gdzie są jakieś bloczki? Muszę pomóc dirta znaleźć. Tu nic nie ma żadnego dirta, o dziwo. Tak, ja nie znajdę. Tu jest! Widzę! Jeszcze jeden dirt tylko brakuje. Najgorzej, ten jeden pewnie będzie najciężej znaleźć. Okej, jeden dirt. Please. Tu nie byłem jeszcze. Ła. Idziemy tu. Jeden dirt. Potrzebuję tylko jeden dirt. No kurde, ja nie znajdę go. Dobra, ta winda, wolę schodkami sobie wejść, jeśli się nie będziemy mylić. Gdzie jest ten? On będzie gdzieś schowany. Może gdzieś ominąłem? Kurde, tylko jednego mi brakuje. Może na samej górze, o. Jeszcze nie jesteśmy na samej górze. Dirt. Dirt na samej górze, halo. Dircioch. Nie umiem znaleźć ostatniego dirta. Dlaczego? Ej, no nie ma tego dirta. Nie robię sobie żartów. Poczekaj, wejdę tak do góry. What? Tu nie ma? To gdzie ja tego dirta mogę znaleźć? Tam coś jest. Ej, to jest niemożliwe, może ja gdzieś przeoczyłem tego dirta. Kurde, no nie wyjdę z tego świata teraz. Jestem uwięziony, dopóki nie znajdę 10 dirtów. O! Ej, prawie zginąłem, nie? Przynajmniej jakiś chlebek jest. Czekaj, no musi tu być gdzieś ten dirt. On może być wszędzie schowany, może jakoś głupio go nie zauważyłem po prostu gdzieś. To jest niemożliwe, że go nie ma. W środku? O, bo tu jest no pewnie! To było wejście do tego pokoiku małego. Ja cię skręcam. Dobra, dajemy 10 dirta do skrzynki. Polecimy na kolejną mapkę. Okej, dobra, skrzynka i książka. Co to jest? Inna mapa. Czemu jesteśmy w jakimś dircie? Jest brązowa woda dirtowa. Cześć kozacku, włamywacu. Jak jesteś taki cwany, to przejdź to bez dotykania mokrego dirta. Ja mam to przejść bez dotykania mokrego dirta. To jest wyzwanie od Nuba. Czemu to jest dowód? To jest wiadomość włamywacza w ogóle. To jest specjalnie może on to zrobił. Patrz, żeby kogoś upodlić. Dobra, robimy tak, okej. Więc lecimy w takim razie. Musimy tak, żeby nie dotknąć mokrego dirta. Nie możemy być, jesteśmy kozakami i nie możemy wypaść źle. Więc musimy dotrzeć zewsząd. Hop! Nie to perki, mnie proszę nie patrz, ja tu na skróty idę. Opa, lecimy, błagam tylko, żebym nie spadł. Ja to robię na jednym biegu. Ja to robię na jednym... Do końca mam to przejść po prostu, dobra. Na easy! O kurde, dalszy skok, dobra. Z klasą, nietoperzki, zostawcie mnie proszę. Nietoperki, bo ja tu jestem włamywacz i proszę mnie nie gryźć. Ja to przejdę i udowodnię wszystkim. Kurde, nie! O, ale to był ciężki skok.
Damy radę. Tam jest koniec chyba. Kurde, damy radę, jeszcze ani razu nie dotknęliśmy mokrego dirta. Widzowie, dnubek, nie dotknęliśmy jeszcze mokrego dirta, więc jest elegancko. Dobra, opa, please. No idzie fenomenalnie idzie, widzowie. Fenomenalnie. Czy coś tu w ogóle jeszcze znajdziemy oprócz tego? Dobra, tu nie mogę dotknąć mokrego dirta. Tu mogę sobie przeskoczyć, tylko się cykam. Jestem, żyję i mam się dobrze, tak? To jest najważniejsze. O kurde, dobra, op. Dobra, żyjemy. Skok. Patrz, przeszliśmy całe. Jak szybko. I to bez dotykania wody. Bez dotykania mokrego dirta. To jest najważniejsze, tak? Co tu jest? Łuk? O kurde. Co to jest? A po co mi... Dobra, kliknę sobie tu. A po co mi te drzewo? Czy ja je mam... Po co te strzały są? Ją zebrać? Czekaj, ja na wszelki wypadek pociosam te drzewo, bo mi się wydaje, że to jest jakiś... cwaniaczy, co... Tu jest książka! Cześć, zwamy Wacu, jak jesteś pro, to wydostań się na górę. Dobra, biorę drewno i pomoże. To drewno pomoże włamywaczowi. A jak, włamywacz mądry będzie. Tylko trzeba wykopać drewienko. Tylko po co są te strzały, mnie ciekawią. Do czego, co ja tam z tych strzał będę miał zrobić? Dobra, cyk. Cyk, kurde, nubek ty cwaniacku. Nubek cwaniakuje, widzowie. Cwaniaczek. Dobra, op. Zbiorę te strzały tylko. A, tu mam dać postawić bloczek. A ile ich jest? O kurde. Mam nadzieję, że starczy. Już rozumiem, o co chodzi. Kurde, jak ja spadnę, to się załamie. O nie, na dole była strzała. Dobra, zeskoczy, bo ja się boję, że się przyda ta strzała do czegoś. Będzie problem. Będzie problem. Pyk. Nie, ominąłem strzałę. Kurde, muszę się patrzeć do góry. Ja speedrunuję to, ja potrzebuję te strzały. Tylko po co te strzały są tak naprawdę? Pyk. Wow, prawie wpadłem. Ale idzie elegancko, widzowie. Dobra, tu sobie postawię. O kurde, ale to jest ciężki skok. Nie! Jedno serce! Jaki ciężki skok! Jaki ciężki skok tam, nubek! Nie! Zginę zaraz. Zaraz zginę. Nubek zrobił tam taki ciężki skok, że się nie da, ty. Dobra. Ale leci kręcią, pa! Jest! Nie ma strzału, nie ma. Kurde, kolejny ciężki skok, dobra. To nie był ciężki skok. 9 jeszcze mam, idealnie. Dobra. Op. Dobra, elegancko. Tu zbieramy. Hop. Zbieramy. Skaczemy. O nie! Ale fart. Czemu to jest tak długie? Mi się ręce pocą. Ja się stresuję normalnie. Nie, strzały zostawiłem. Dobra, idę. Ja najwyżej zejdę. Jak ja już jestem tak daleko, to ja nie chcę ryzykować. I tak czy ja te strzały wszystkie miałem zebrać? Kurde, ja się boję. Aż tam coś jest. Jest, wydostaliśmy się. Jest! Just! Dobra, książka z piórem i dirt. Nie wiem po co, ale czytamy. Brawo, zasługujesz na miano dirta. Na miano dirta. Ej, to są zwierzęta. Czemu tam były zwierzęta? Przyszedłem to. Ja chcę zobaczyć, czemu... Nie wiem, uwięzione zwierzęta. Widzowie, nie wiem po co były mi strzały. Może po prostu mam teraz ubić sobie te zwierzątka, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale git. Daliśmy radę, lecimy z kolejną mapą od nubka. Bestwo diltowe. Kiedyś to wszystko będzie moje. To nie jest od nubka. To nie jest od nubka, może ono to walczy. Ale ogromne. Ej. To jest wszystko z dirta. Patrz. To nie jest z dirta, wiedziałem. Bikony nie są z dirta, moi drodzy. Nie, ale to jest naprawdę ładne. Patrzcie, jakie wielkie mury w ogóle. Tylko to jest na płaskim świecie. Ale powalone. Co tu się dzieje? Patrz to. Ej, poryte. Co to jest? Patrz, i normalnie wchodzisz tu i królestwo dirtowe, tylko nie ma tu żadnych ludzi nawet. Może to jest po prostu na pokaz tylko. Wszystko z dirta. Czekaj, tu się da wejść jakoś do środka. No bo na razie poobkrążamy to całe i zobaczymy, co tu jest.
Czemu tu jest... Tu jest jakiś grób, to są groby. O nie, to są groby. Grobowe dirt, patrz, tu jest jakiś pomnik. Ej, co to? Albo to jest ich bóg, albo to jest ktoś, kogo się boją, nie? Dirtowe ten, ludzie, nubki. Może to jest jakiś pomnik, który ludzie się boją tego. A może to ten ziomeczek, o którym mowa? Na pan P. Moi drodzy, a to może jest pan P. Czy on jest szkieletem z takim tym? Nie wiem, mega dziwne. Może tak być, widzowie. Nie możemy tego wydalać, takiego myślenia. Wow, kościół! Ale tu jest pięknie, te korytarze w ogóle. Patrz to, fontanna. A tu? A, tu może jakieś stragany i tu może ludzie, wiecie, sprzedawali coś. Może tak. Ten taki piękny ten. A, bo tu jest przejście, bo tu jest... Czekaj, ten tunel dokąd prowadzi? To jest tunel do kościoła. A tu idziemy na ten dziedziniec teraz największy. Ja cię skręcam. A tu nic nie ma już takiego. To są domy po prostu, tylko puste, ultra puste. Więc tutaj takiego czegoś nie ma. Ja szukam, widzowie, jakichś zagadek, zagwostek, jeżeli chodzi o tą postać nową właśnie, która sobie gdzieś tam może być. Albo to pan Ptyś, albo to pan Ptyś. Chcę się dowiedzieć więcej o tej, o tym ziomeczku, naprawdę. No dobra, idziemy na kolejny świat. Dobra, nie wiem, gdzie się znajduje, co tu się dzieje. Ty, czemu to jest? Co to jest? Mama, zrobiłem grę dla ciebie. Nubek zrobił grę dla mamy? Nub. Nie nuba, wyzucić i na końcu zobaczysz moją tajemnicę. What? Zabieram tą książkę. I co to? Tu jest jakiś ten, mikstura do skakania, patrz. Bierzemy. Pyk. Uuu. Po co to jest jakiś... To jest jakiś survival 2D czy co? Nie nub! A o co chodzi? Czemu nie nub? Ja zabiłem teraz nie nuba. A tu? Nie nub, to też jest nie nub. Czekajcie, to ja... Może ja muszę pozastrzeliwać ten. To jest gra, może zestrzel wszystkie owieczki. I w 2D? Czekajcie, bo ja bym zobaczył najpierw z drugiej strony, co tam jest, bo to mnie ciekawi. Zostałem z tego, co widzę, to... Tam z drugiej strony nic nie ma chyba. Nie. Jak spadają ośmiornice, ty! Dobra, idziemy przed siebie, bo tak, wszystko do przodu się dzieje, więc tam z tyłu za nami nic nie ma. Tylko tam była też książka i tam nie było przejścia. Okej, mamy drewienko i swinka. Patrzcie tą świnię. Nie nub, lecimy. A tu było coś? Nie nuba wyzuć i na końcu zobaczysz. Czyli nub zostawić. Czyli nie nubów wszystkich. Co, jakie to jest głupie. Nie nuba trzeba wyrzucić, jak się nazywa. A to jest no. To też jest nie nub. To jest nie nub. A to? To jest nub, tego trzeba zostawić. Nuba trzeba zostawić, to jest taka gra. Nie nub, do widzenia. Ale głupie. Ej, fajny ten. To jest też nie nub. Kurde. Jest. Nie umiałem trafić. Dobra, mamy tutaj co? Bezimiennik. Nub. Nie nub, chce znucić nuba. Nie nub, chciał znucić nuba. Nie może tak być. Nie nub ma umierać. Dobra, cyk. Co to jest? Nie nub. Nie nubom mówimy do widzenia. Nie nubom mówimy do... Czekaj, ile tych nie nubów tu jest na tym świecie? To jest? Nie nub. Przykro mi. Czekaj. O, nie chciałem, pa, lawa. Zahaczyło lawę. O kurde, jego cierpienie było krótsze. Krótsze cierpienie. Nie nub, no i do widzenia. Nie zahaczy o nic. Nie zahaczył nawet o nic. Dobra, zwiększony skok jeszcze przez sekundkę mamy. Nie nub, do widzenia. Tam jest też nie nub. O, na hita padł. A to uwaga, będzie nub. Nub, dzień dobry. Nubów zostawić, taka gra. O. Nub zostawić. Nuba zostawić, to. Nie nub, wyrzucić. To, nie nub. Ja się kręcę, to jest głupie. Wyrzucamy nie nuba, żeby dowiedzieć się może jakiejś tajemnicy. Nuba zostawić, nie spadaj, proszę cię. Musisz przeżyć. Wow. Cyk, dobra. Tu mamy co? Nie nuba. Co było? Co to było? Ale dostał. Nie nub. Kurde, nie ma... No. Jest.
Jest! Zautrudniam życie, nie? Noob, zostawiamy. Noob, nie wypadnij, błagam. Żyj! Noob też, zostawiamy. Te owieczki muszą zostać razem ze mną, bo chcę się dowiedzieć informacji. A to jest długie w ogóle. Pa. Nie noob. Wystawał nawet. Nie noob, wystawał. Nie noob. Dobra, idziemy dalej przez drzewa. Sprawda, no to jest zwykły niby survival, ale my zwykle mamy zabijać nie noobów. Noob. Nie noob, pa, wyleci. Poleciał. Poleciał sobie w siną dal. Noob, o kurde, to jest noob. Nooba trzeba zostawić. Nooba trzeba zostawić. Tu jest znowu... Większość tych to są nie noob. Patrz, ten jest bezimiennik. To jest nie noob. Dobra, tutaj. I obydwo... A mam nie noob i noob, okej. Dobra, tych wywalam, bo oni nie mają nic. Jak oni nie mają nic, to wywalamy. I to jest noob. Okej, czyli dotrwaliśmy do końca. Skrzynka. Patrz. Książka, dobra, trzeba przeczytać, co tam mamy. Trzeba przeczytać, co tu mamy. Dobra, mamy książeczkę i sprawdzamy. Ja naprawdę to nie wrócę na Wojanowice już. Ej! Czemu tu jest tak napisane? No nie gadaj. Nie ma żadnej książki, nie ma. Mamy tu płynąć dalej, czy mam przełączyć już mapę? Czyli to jest ta, a nie, no tak, to jest ta wiadomość. Czyli on nie wróci, widzowie, już na Wojanowice. Kolejnych zagadek się dowiadujemy, nie? Dobra, widzowie, lecimy z kolejną mapą. Dobra, kolejna mapa, moi drodzy. Mamy tu... Nie, groby. Co to za groby? Co tu pisze? No ja? Czemu Pion Rip? Dlaczego ja? Pojan Rip, co? Katy Rip. Krysir Krip. Rip. No co to ma być? Ale są jakieś książki napisane, dobra, czekaj. Odpływam w dalekie rejony, to będzie ciężka podróż. No co? Masz łódka. Ej, dobra, Nubek, jakie ty dziwne światy masz. Czemu masz, nasze nagrobki w świecie, w USB? Dobra, czytamy. Książka o Pojanie. Pojan, kochałem cię, ale musem odejść, no bo tak musi być. Żegnaj przyjacielu najbliższy. Okej. Czyli tutaj mamy już takie rzeczy, takie. Dowiadujemy się coraz mocniejszych. Panion, ale ciebie też kocham, ale muszę odejść. Mam nadzieję, że może kiedyś się spotkamy w innym życiu. No co to ma być? Nubek, co ty w ogóle gadasz? Co on mówi? Katy, byłaś mi jak mama, ale przepraszam was. Muszę odejść, będę tęsknić. Jak mama. Byłaś mi jak mama, nie mogę. Nubek, o czym... Czemu ty zostań, jak była jak mama, no? Albo rodziców weź na Wojanowice. Kryś, dobra, Kryś. Kryś, mnyś, ptyś, żegnaj. Po prostu. Po prostu Kryś. Ale czemu akurat o Krysiu tak krótko, a o nas tak długo? Widzowie, to mi śmierdzi coś z tym Krysiem, naprawdę. Chociaż nie, no nie robię mu nagrobku i ten. Po prostu, no lubi Nubek Krysia, lubi. No co i czekaj. No i... I to tyle w tym świecie, widzowie. Czyli to są po prostu nasze... Są nasze groby. I opisy, i żegna i tak dalej. Nie, dobra, widzowie, kolejny świat. Mamy kolejny świat, jesteśmy zamknięci w pudełku. Parkour dla prawdziwych graczy MC. Wygraj Dilta, ale musisz nie zginąć ani raz. Ja nie mogę, nie wygram. Co to? What? Ile tu jest mobów? Przecież mnie zabiją. Czemu tu jest tyle mobów? Pa, już idą po mnie. Kurde, jak ja spadnę, to ja zginę. Dobra, przynajmniej ten parkour jest krótki, więc git. Tylko problem w tym, że mi tu moby zaczną chodzić normalnie. Moby, proszę ja was, zostańcie sobie tam, gdzie jesteście. Nie chodźcie do mnie, please, patrz ten zombie. Dobra, ja nie spadnę ani razu. Lecimy, pa! Lecimy, widzowie! Tra-ta-ta! O kurde, bo zaraz spadnę. Idziemy, o, ale nie, pająk do mnie idzie. Nie! Zostaw mnie! Nie! Spadłem, już nie dostanę dirta! Nie dostanę dirta i zginę! Spadam, mam przerąbane. Nie mam jedzenia żadnego nawet. Kurde, na tym jedzeniu muszę to przejść. Dobra, pająk spadł. Dobra, robimy to. Na jednym ranie. O, to był ciężki skok, ty. Nie! O kurde, ale blisko. Jest! Jak ja tu mam się dostać? Tu są drabinki! Nie, wal się, odejdź. Pyk! Kurde, następny do mnie idzie. Pogięło was. A zaraz zginie. Zginiesz.
Puu, zginął. Dobra, lecimy tak. O, dobra. Jest. Jest. Dobra. O, ale to jest ciężki skok. Nie. Nie. I need food. Zginę. Zginę, 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 zginę. Zginę, 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 zginę. Ja nie dam rady tego przejść. Nubek zrobił tak ciężkiego parkura? Ugięło was? Dobra. Jest. Klasa światowa się dzieje. Dobra, poczekaj. Zaczynam zrobić na tak zwanym podwójnym skoku. Jest. Teraz tak, cyk. 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 Jestem ciekaw, co będzie na końcu. Ja niszczę tą drabinę. Przepraszam, Nubek. Ja już nie wygram dirta. O kurde. O, to była dziura. O kurde. O kurde, Nubek, co ty masz za światy powalone? Dobra, teraz tu i tu. Mi się zaraz jedzenie skończy, to co najgorsze. Dobra. Nie! Co teraz? Mam jakieś bloki. A może te bloki do czegoś są potrzebne? Poczekaj, ja muszę stąd się wydostać. Dobra. Spokojnie, wracamy na stare tory. Hop, hop, hop. Ja cię kręcę, jaki parkour! Ja tam nie doskoczę. Nie, to jest poryte. Jest! Co za powalone. Powalone. Nie wytrzymam. Jest. Jest, jest. Udało się. Nie, jaki skok beznadziejny. Jest, udało się. Pojan i panion by nie przeszli tego parkura. Co ty gadasz, prank? No, jakby nie przeszli. Przeszedłem właśnie. Masz te swoje bloki na triumf. Zostawiam mu to na świecie. Z drabiną, z oszustwem. Wyrzucę mu wyrzucę te wszystkie potki. No i git. A my idziemy na kolejną mapę. Mamy kolejną mapę, szóstą, widzowie. O, na creative tym razem, szósta mapa. Zrobiłem tą wieżę, gdy nudziło mi się pojan. Czyli to jest wieża Nubka. Ja, Nubek jest taki słodki, nie mogę. Zbudował sobie wieżę z dirta. To jest jego świat. Że będzie coś w skrzynce, jakaś informacja. Kurde, ale to jest wszędzie to samo. Nubek. Ta wieża, ona jest wysoka. Ona się coś różni w środku? Nie. Kurde, czekam się, że akurat w jakiejś skrzynce może coś być, nie? Ale wątpię, no. Wszystko jest potwierane praktycznie. Kurde, jakie wysokie. Ej, Nubka pogrzało. Ile on tu budował? Co to jest? Na takim zwykłym świecie zbudował sobie wieżę. Czemu na Wojnowicach takiej nie zbuduje? Patrz to. Nie, to są skrzynki po prostu. Na tym świecie jest malutko akurat, a jeszcze tych światów trochę zostało. No bo jak mam mnóstwo tych światów, o dziwo. Dobra. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Nie ma, no nie ma sensu tu szukać, widzowie. Lepiej odpalić nowy świat, po prostu tu... Wieżyczka Nubka. Rzucony do dołu? Co to za... Co to w ogóle za świat jest dziwny? Weź głowę pojana. Co tu? Ej! Powinno zadziałać chyba. Ale Nubek przecież nie umie, nie ogarnia tego. Nie działa. Nubek myślał, że to zadziała od razu. Co to jest? Idź do góry. Ja cię kręcę, to jest... Dobra, zaczyna się coraz grubiej, nie? Trochę jeszcze. Jezu, Nubek, jest tak śmieszny. Co to jest w takim razie? Ten mam głowę Wojana. Co ja z tą głową Wojana mam zrobić? Zniszcz blok pod pojanem, żeby spadł. Kowadło ma na niego spaść! No dobra, to nie jest prawdziwy pojan, ale... Nie miałem spadać razem z kowadłem! Jestem szybszy niż kowadło! A, nic się nie stało, pojan żyje! Pojan nasz żyje! O nie, a tu też, no bo też... Zrzucić pojana, no przecież... Co to jest w ogóle? Nubek! Kto ci to kazał zrobić? Co to za świat poryty? Nie wiem, widzowie, naprawdę. To jest coraz to dziwniejsze. Odwiedziliśmy wszystkie światy. Były naprawdę wszystkie dziwne, niektóre fajne.
Może jakiś inny pendrive, nubka może gdzieś jest i inne światy, nie? Naprawdę, ale jeżeli chcecie więcej filmów, dawajcie znaka, a my dalej musimy się dowiedzieć czegoś więcej.